wieczór, pan Rafał? Pana Sonic tutaj jest, amplituner, głośniczki. Tak, dzień dobry. Dobry wieczór, tak. Pan jest z Olkuszy, ja jestem z Krakowa. Tak. Aha, rozumiem. To na przykład bym mógł przyjechać do pana po odbiór, ale najpierw mam parę pytań, bo nawet nie wiem, jak to gra. Bo mam taki pub i do pubu bym chciał to zamówić, żeby nagłośnienie było, wie pan, tam strasznie cicho u nas jest. Powiem panu tak, że głośniki raz była organizowana mojego spaka, że tak powiem 18. No i to tam, że tak powiem, spokojnie sobie dało radę. To nawet tylko dwa głośniki, prawda? Tamte są i tamte są, prawda, jako. No sprzedaję cały zestaw, sprzedać wszystko razem. Także grać to naprawdę gra fajnie. Ciężko, że tak powiem, panu coś to tak powiem przedstawić, jak to może grać. No, ale na powiem tak, 100 metrów kwadratowych na głośni, ściany będą latać, tak? No powinno to być, powinno sobie to dać radę, nie? Nawet jest 120, prawda? O, to nawet lepiej, nie? No, a 70 jest taka ciągła, prawda? No. Weźmie pan włączy to na chwilę, co? Włączył, da pan radę? Bo ja bym chciał usłyszeć, jak to działa. W tym momencie nie dam rady tego włączyć. Czemu? Nie dam rady, musieli, że tak powiem, ja bym musiał to spiąć i wtedy cokolwiek tam, że tak powiem, włączyć. To za ile zadzwonić? A to nie dzisiaj, bo ja w bloku mieszkam, to nawet mało to mi odpalę teraz. A, bo szyby wypadną? Tak, no może nie szyby wypadną, ale sąsiedzi zaraz będą tutaj pukać, nie? To zrobimy tak, bez włączania. Da się zrobić tak, żeby szyby wypadły? Da się, nie? Powiem szczerze, bo nie wiem, czy tak do końca mają wypaść szyby, ale no fajnie to gra, no. Bo nie ma co ukrywać. Jest to jakiś tam, prawda, że tak powiemy. Albo możemy się tak umówić, że jeżeli pan będzie chciał, to może pan podjechać, a ja to po prostu zepnę, że tak powiem, jak będzie mieć chwilę wolnego czasu. Tak sobie panu, prawda, że tak powiem, posłucha. Może w ten sposób. Aha. Nie no, nie trzeba. Ja już jak coś będę przyjeżdżał, to po odbiór. Ale wie pan, kiedyś mieliśmy kolumnę taką z tego, z Pionera, to powiem panu 300 coś wat, to jak pieprznęło, to koledze się kupę chciało. To się koleś zesrał, nie? Tak pisnęło. No wiem. Wystraszył wiem. Się. Powiem panu, że tak, że no tak to było bardziej zrobione pod kino domowe, prawda? Jeżeli chodzi o tą czystość dźwięku i tego, ja to naprawdę bardzo mało razy używałem, a tak jak mówię, pod tym kątem, jakoś tam pubu czy tam czegokolwiek nie nagłaśniałem tym, tylko bardziej to było używane tutaj w domu, ale mówię, no daję sobie radę, że tak powiem, no, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, nie? A skąd pan wie, że kolega się zestrał? Co, miał pan jeszcze mocniejsze głośniki? Nie, wie pan co, jest taka sprawa, że ja nie miałem mocniejszych, mówię, że mi to wystarczyło, nie? Rozumiem. Tak jak działało, no. Także tutaj kwestia do, że tak powiem, użytkowania domowego. Aha. Tak mówię, no trzeba było albo podjechać, sprawdzić, a jak coś, no to ja mówię, jest to wystawione, można sobie nawet podejść, ewentualnie, jak pan jest z Krakowa, bym radził na przykład podejść do, nie wiem, Media Marketu, czy gdziekolwiek zobaczyć o podobnej mocy głośniki i jak działają. Oni tam mają to spięte, można sobie zobaczyć, jak to gra, nie? Chociaż nawet te dwie sztuki, żeby pan wiedział, jak grają, a reszta już te trzy dodatkowe, to są... No, ale pierdoli, aż mnie trzęsie. Ale gada facet. No dobra, to krótka piła. Do pana jakoś jeszcze jutro po 17 zadzwonię i się na termin ustawię, kiedy bym podjechał, co? Dobra, spokojnie, nie ma problemu. Ja jestem pod telefon, tylko bym prosił właśnie tak nawet koło 18 bardziej o telefon, bo jutro mam wyjazd taki pilny i muszę, że tak powiem, nie będzie mnie na miejscu. Dobra. Także od wieczoru nawet można to być koło 18, także nie ma problemu. Dobra, dziękuję. Dobra.